I właśnie dlatego chcę mu powiedzieć, co myślę na ten temat. O, teraz znowu krzyczałem. Dziwne, masz rację. Będzie lepiej, jak nie będę z nim rozmawiał. Pomogę ci. Dzięki. Chodź. Ten chłopak jest dokładnie taki, jakiego szukam. Jest biedny i potrzebuje pieniędzy. Za złoto ściągnie dla mnie gwiazdy z nieba. Dzbany z wodą! Dzbany z wodą! Woda jest za darmo, a więc kupujcie! Piękne i wielkie! Sinbad i tak ich nikt nie chce kupić. Świeża i orzeźwiająca woda! Dzbany z wodą! Wyjątkowo tanio i wyjątkowo wytrzymałe! Dzbany z wodą! Prawie wszystkie sprzedaliśmy, Hasanie. Dziękuję, Sindbadzie. Sam w życiu nie dałbym rady, a poza tym było dużo raźniej. Nie ma za co. Zrobiłem to z przyjemnością. Przecież wiesz o tym. Pozostałe dzbany sprzedasz jutro. Musisz tylko wcześniej wstać. A zobaczymy się jutro? Pewnie. Jeszcze tylko 3 dzbany. Szkoda, że ich dzisiaj nie sprzedałem. Chcesz sprzedać te dzbany, czy zachować? Oczywiście, że sprzedać! To dzbany zmieniły właściciela. Tak dużo? Pan musi być bardzo bogaty. Dzbany spodobają się panu, są piękne i wytrzymałe. Stary Achmed robi najlepsze dzbany. Chyba jesteś źle wychowany. Byłeś wtedy jeszcze bardzo mały i nie wiesz, że... Czego nie wiem? Że jestem twoim kochanym wujkiem Chinem. Co? Moim wujkiem? Nie mam ani jednego wujka. Masz, mój drogi bratanku, masz wujka. A gdybym wiedział, że powodzi wam się aż tak źle, że musisz sprzedawać dzbany z wodą, to wróciłbym szybciej. Od czasu śmierci mojego ojca nie powodzi nam się najlepiej. Co? Mój ukochany brat umarł? Dlaczego mnie nie powiadomiliście? A ja się tak cieszyłem, że się zobaczymy. Ale my przecież nic nie wiedzieliśmy. Nie mogę, co prawda, przywitać się z moim bratem, ale mogę uściskać przynajmniej jego syna. Jesteś takim ślicznym chłopcem. Nie chciałbyś dziś wieczorem pójść ze mną do domu i przywitać się z moją mamą, wujku? Nie dzisiaj. Wróciłem dopiero do Bagdadu. Mam dużo spraw do załatwienia. A jutro? Przyjedziesz jutro? Dobrze. Pozdrów swoją mamę i daj jej to. Jest ze szczerego złota. Taki duży. Bardzo dziękuję, wujku. Wujku, gdzie jesteś? Chowasz się, wujku? Wujku! Hasan! Przyszedł już twój wujek, czy jeszcze czekasz? Nie, niestety jeszcze go nie ma. Może nie wie, gdzie mieszkasz? Wiesz, Sindbad, co w tym najdziwniejsze? Moja mama twierdzi, że nie mamy żadnego wujka. Nie wiem, co mam myśleć. Może cię z kimś pomylił? Też tak myślę. To musisz mu zwrócić złoto. Oszalałeś? Dostał to w prezencie, a prezentów się nie zwraca. Naprawdę to nie jest wasz wujek? Może jednak tylko pani nic o tym nie wie. Znałam ojca Hasana, będąc jeszcze dzieckiem. Nie miał brata. W rodzinie nie widziałam innego chłopca poza tym, za którego wyszłam za mąż. Tak bardzo chciałbym mieć wujka. Ja też chciałabym, zwłaszcza gdy się temu przyglądam. Jakiś mężczyzna biega po całej ulicy i pyta o was. Będzie mógł zatroszczyć się o ich rodzinę. Zdziwi się, jak zobaczy tę gromadę dzieci. Nie będą już żyli w biedzie. Wujku, tutaj, tutaj mieszkamy. Bardzo chciałbym, żeby był to twój wujek. Na pewno nim jest. Mamo, idzie. Jestem matką Hasana. Mój syn ubzdurał sobie, że jest pan jego wujkiem. A więc ty jesteś żoną mojego brata. Miło mi, mojemu ukochanemu bratu można tylko pozazdrościć. Przeżył swoje życie z piękną i mądrą kobietą. Zadbałbym o was. To chyba naprawdę jest jego wujek. Ja się na to nie nabiorę. To wszystko jest pomyłką. O nie, jestem młodszym bratem pani męża, więc może mnie pani nie znać. Przynajmniej bym o tym słyszała. Przestańcie natychmiast. Wstydźcie się, nie ruszać tego.
A, prawie bym zapomniał, przywiozłem dzieciom parę drobiazgów. Cudowne, to chyba nie dla nas. Mam nadzieję, że nie za mało, ale nie wiedziałem, że tak źle wam się powodzi. Potraktujcie to jako drobnostkę. Proszę wejść do środka i czuj się jak u siebie w domu. Dziękuję, wystarczy, jesteś zbyt uprzejma. Mąż i ja byliśmy z sobą bardzo szczęśliwi. Nie mogę zrozumieć, dlaczego nigdy nie wspomniał o swoim bracie. No więc muszę powiedzieć prawdę, choć nie jest mi łatwo. Oddano mnie krótko po moich narodzinach, niestety. Och, ten okrutny los. Moi rodzice byli biedni, to wiesz, nie mogę narzekać. Oddali mnie bogatej rodzinie kupieckiej, a u nich miałem się dobrze. Koniec ze sprzedawaniem dzbanów. Ja o was zadbam. Ja! Mówisz poważnie? Zawsze mówię to, co myślę. Gdybyś chciał się czymś zająć, to otworzę ci sklep. Będziesz mógł być samodzielny. Jestem za mały. Jestem od ciebie tylko 2 lata starszy, a już jestem kupcem. Tak, ale ty potrafisz liczyć. W takim razie będziesz uczył się liczyć, bo w twoich żyłach płynie moja krew. Chcę, żebyś został kupcem. Zgadzasz się? Nie wiem. To wszystko jest jak sen. Boję się, że gdy się obudzę, to pryśnie jak bańka mydlana. Wezmę ze sobą chłopca na nauki od zaraz. Zacznij od małych rzeczy, ale z czasem do czegoś dojdzie. Tak będzie najlepiej. Jeśli będziesz się mnie słuchał i pilnie uczył, to dam ci pieniądze na najpiękniejszy sklep na bazarze. Najpiękniejszy. Ale nie...